związana. Ale mi się ciemno w oczach zrobiło. Gdzie ona poszła? Aha, tu jest. Kiciulka. Weź tam. Kicia. Oto Lusia. Kotek, który był na sznurku półmetrowym, przywiązany do kaloryfera przez 2 lata. Jak wy nadaliście jej imię? Ja na nią wołam Wiesiuto, mała, nie? Bo ona malutka była i tak mała, mała. I Kicia, Kiciunia, chodź, chodź maluśku, chodź, chodź maluśku, chodź. Pokaż, pokaż, chodź. O, zobaczcie, od sznurka. No, wiązał chuj ją, za przeproszeniem. No. Do grzejnika. Wiesz co, ja tego zadzwonię do weterynarza, żeby dał jakąś maść, żeby jej posmarować to. Aha, żeby to jej się goliło, bo ona tak tego... No. Chcesz, Marian, mleko wypić jeszcze? Nie, nie, nie. To chcę mleka. Daj mi. Ale patrz, ja już rok temu sygnalizowałem i mówiłem... Ja mówiłem prędzej, że no on to... nie powinien mieć żadnego zwierzaka, bo no. Wszystkie zwierzaki, które miał, miały szczurki jakieś, miał chomiki, wszystko zagłodził, pozdychały przez niego. No. Maluszku, mała, no. Malutka. To jest, wiesz, to jest kot, który uciekł tam z Jaromina tutaj, bo tam był w zagrodzie, a on tutaj chciał wolność. On wybrał wolność. Mała. Szkoda jej, bo ktoś by mógł ją zaadoptować, bo ja już też na te oko nie widzę. Widzę śpiątki. Ale Tadziu, damy radę, jedzenie, ja ci będę jedzenie zawsze dawał. Mała. Słyszysz? No. Jedzenie zawsze dostaniesz. No. Szkoda mi jej, bo wiesz. Słuchaj, ona tu się najlepiej czuje, nie ma co zmieniać jej. Pierwszy dzień to nie, ona była taka, wiesz, wystraszona, bo ona z tego sznurka, jak ją wypuściliśmy z pokoju, to taki sznurek był, zobacz, taki sznurek, takuńki. I jej to się zaciskało jeszcze, zrobił taką pętlę, że jak ona chciała iść się gdzieś załatwić, to jej się zaciskało, dlatego to ona ma to. Szkoda mi tylko. No to kot naprawdę stres miał. Chodź mała, mała. Kicia, chodź. No wołaj. Chłopak mnie wyzwał, mój kolega, pobudkę do sklepu, nie? A miałem psa z Rambo. No. I wziął mi skurwę, zjedź kurwa na szczurku, na pięciu tego psa powiesił. Co, kurczę. Ja mówię, kurwa, te pięknie przeżyje, to ci daję, mówi, do ochrony zwierząt. O, tutaj dałem domek. Co? Poszła? Nie, nie. Tylko ja tam na ławce. Na ławce jest. Aha. Ja na razie to nie? Jedno schowam sobie tutaj. O. Bo ona na razie ma, dałem jej w netto, wczoraj kupiłem, miałem parę groszy, wiesz, te kwadraciki po złoty 49. Jakby ci się tam kiedyś puszki skończyły, no mam dwie puszeczki od ciebie. I sucha karma, no. Nie, to zobacz, tam jest domek, ten drugi od góry, tam w środku są, to może zawsze puszkę wziąć. Dobra, dobra, nie? Czy suchą karmę. Nie, no na razie ona ma, nie? No, na także... razie ma. Także mówię, włóż tą szmatkę, co się myje podłogi, ale czyściutką. Dobra. Do środka. Dobra, ja później, jak oni tam będą, na razie mają przerwę, to później... Domek do... jest, już była w tym domku. Była. Tutaj dałem kuwetę. Malutka. Wiaderko do wybierania kup i sików. Łopatkę. Karmę dałem. Puszki, saszetki i suchą karmę. Tu już ma nasypane. Karola się oswoiła już. No. A ja pierwszy dzień jak wyprysła do człowieku jak szabon, kurde. No, a co ty byś tyle na córku była, to też jest dziwa. Ale zobacz, jak ona ładnie się zachowuje. No. No, Kicia. Zobacz, jaki to jest kot, kurczę. Po takich przejściach i zobacz, jak
jaki spokojny. No. Dbamy o nią, dbamy. Co możemy, to... No, nie? Teraz ona będzie miała ma dobrze. Mała, mała. Jeszcze. Bo tego nic na do aparatu steruje. No. Kicia, kicia. Ja ją nazwałem Lusia. O, no dobra, i będzie Lusia. Tak, Lusia? Lusia. No. Lusia, uważaj na rurkę. No. Chodź, Lusia, chodź. Zostawiam, niech ona sobie chodzi. Niech sobie chodzi, gdzie chce. No dobra. Na chipsy było, na kole było, tylko na karmę. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best